Czas na przegląd najważniejszych wydarzeń z życia Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry, oto najważniejsze tematy tego wydania. Najnowocześniejszy blok energetyczny. Dyskusje o polskiej chemii w Wieliczce. Chemia, nauka, która pociąga. Polska energetyka zyskała nowego sojusznika. To płocki blok gazowo-parowy, który oficjalnie pracuje już dla Orlenu i także Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Mówiliśmy o tym w jednym z naszych ostatnich programów. Dziś wciąż o bloku, ale w kontekście wizyty, którą złożyli ogólnopolscy i lokalni dziennikarze. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia elektrociepłowni, poznania zasad jej działania oraz obejrzenia oczywiście na tyle, na ile pozwalały względy bezpieczeństwa, zasady BHP, serca CCGT, czyli turbiny firmy Siemens. Dziennikarze chętnie też zadawali pytania dotyczące zarówno budowy ważnej inwestycji Orlenu, jak i samej eksploatacji, a także jej znaczenia dla krajowego systemu energetycznego. Płocka inwestycja ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce. Na początek czerwca 2018 roku przypadło kolejne rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, które wyniosło 23,5 tysiąca MW. W tym czasie w Polsce produkowano 21,5 tysiąca MW. Sytuację musiał ratować import energii z Niemiec, Szwecji i Litwy. Blok w Płocku umożliwia częściowe bilansowanie systemu energetycznego. Produkuje on około 4 TWh, co stanowi obecnie około 4,5% energii elektrycznej produkowanej w Polsce. W Wieliczce odbył się Kongres Polska Chemia, organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Jest jednym z ważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz omówienia strategii dla sektora. W programie tegorocznej już 5. edycji spotkania zaplanowano m.in. dyskusję o trendach i przyszłości branży chemicznej, strategiach koncernu w obliczu gospodarki 4.0, bezpieczeństwie sektora chemicznego oraz kierunkach wsparcia przez państwo wobec rosnących ilości regulacji krajowych i unijnych. Na szczęście ustawodawstwo pozwala na tworzenie mechanizmów i narzędzi i systemów wsparcia, które mogą pomóc w zakresie konkurencyjności naszemu przemysłowi. W związku z tym ważne jest tutaj kwestie prawa wodnego, również systemy wsparcia w zakresie wysokosprawnej kogeneracji, jak również koszty związane z emisjami pośrednimi w przypadku CO2. Jednym z tematów kongresowych rozmów był orlenowski program inwestycji w petrochemię do 2023 roku. 5 lat, 8 miliardów złotych, także duże wyzwanie. Ale też no, mamy apetyt na sukces i na to, co ta inwestycja przyniesie, tak? Czyli to jest ewidentny przyrost EBITDA, tak? Ale też przede wszystkim fundament do dalszego rozwoju, no, szczególnie do rozwoju pochodnych petrochemicznych, wysokomarżowych, do czego się przygotowujemy. W dyskusjach z ramienia PKN Orlen oprócz Arkadiusza Kamińskiego i Macieja Kropidłowskiego wziął udział Józef Węgrecki, członek zarządu do spraw operacyjnych naszego koncernu. Spolana to jedna ze spółek grupy Unipetrol, czyli naszych czeskich kolegów z grupy Orlen. I ta właśnie spółka zorganizowała wraz z lokalnymi służbami pewną zabawę dla uczniów z lokalnej społeczności. Zabawę, która poprzez niecodzienne doświadczenia miała przybliżyć czeskim nastolatkom dziedzinę nauki, jaką jest chemia. Pracownicy z Polanej Służby Ratownictwa Pożarowego w regionie środkowo-czeskim oraz Gimnazjum Wacława Trebickiego zorganizowali pierwszy raz konkurs chemiczny o nazwie Wyzwanie Chemik. A soutěž Výzva pro chemika je přilákání mladých lidí ke studiu oboru chemie, protože chemie je naše budoucnost a na českém trhu chybí mnoho mladých lidí, kdo by pracoval v chemickém průmyslu. 17 pięcioosobowych drużyn z 16 szkół podstawowych w środkowych Czechach brało udział w tegorocznym konkursie. Trzy najlepsze zespoły dotarły do finałowej rundy, która odbyła się na terenie Spolany, w Neradowicach. Część praktyczna konkursu odbyła się z dużym udziałem i pomocą strażaków czeskiej Spolany, a szkoła zwycięskiej drużyny otrzymała darowiznę w wysokości 10 tysięcy koron na wyposażenie laboratoriów.
W Anwilu odbyło się spotkanie z pracownikami startującymi w Orlen Olimpiadzie. Prezes spółki Agnieszka Żyro podziękowała za zaangażowanie i występ na sportowych arenach. Każdy z zawodników reprezentujących spółkę otrzymał prezent. Była też okazja do porozmawiania o wrażeniach z tegorocznej Orlen Olimpiady, wymianie spostrzeżeń między zawodnikami i wspólnej obietnicy wystartowania w przyszłym roku. Wystartowała promocja Efektywne Rabaty skierowana do uczestników programu Witaj, w szczególności tych posiadających aplikację mobilną i konto na witaj.pl. Każde tankowanie paliwa na stacji Orlen zwiększa licznik wirtualnych litrów, które odblokowują coraz bardziej wartościowe kupony. Uczestnik promocji sam decyduje, kiedy i na który kupon chce wymienić wirtualne litry. Jednocześnie spalanie litrów powoduje pięcie się w rankingu. Sama realizacja kuponu odbywa się w dobrze znany klientom Witaj sposób, poprzez okazanie sprzedawcy przy zakupach na stacji. W Płocku odbył się dzień otwarty Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość m.in. poznania sprzętu lotniczego oraz wyjątkowych tradycji lotniczych miasta. W Płocku jest bowiem jedno z najstarszych lotnisk w Polsce. Uzupełnieniem dnia otwartego były atrakcje dla najmłodszych, a PKN Orlen był sponsorem głównym wydarzenia. Teraz pokażemy to, co kamery studia grupy Orlen zarejestrowały we Włocławku, a nawet bardziej w okolicach tego miasta. Pracownicy Anwilu lubią wsiąść na rowery i w ten sposób przemierzać kolejne kilometry. Jak się okazuje, pracodawca sprzyja tej pasji i sam ułatwia jej realizację. Mowa o Anwilówce, czyli drugim rajdzie rodzinnym na dwóch kółkach. Niemal 80 pracowników Anwilu wraz z rodzinami wzięło udział w rajdzie rowerowym na dystansie ponad 30 km. Pogoda sprzyjała takiej eskapacie, a sama rowerowa wycieczka była bogata w atrakcje towarzyszące aktywnemu spędzaniu czasu. Z uwagi na różny wiek uczestników, amatorzy rowerowych wycieczek zatrzymywali się co kilka kilometrów, ciesząc się bezpośrednim kontaktem z przyrodą. W dworku pod Aniołem w Cypriance czekał obiad, po którym najmłodsi i ci nieco starsi uczestnicy wydarzenia wzięli udział w zabawach na świeżym powietrzu oraz konkursach z nagrodami. Kolejna Anwilówka znów u progu wakacji w przyszłym roku. Tydzień temu wspominaliśmy tegoroczną Orlen Olimpiadę w filmowym podsumowaniu. Dziś zapraszam do krótkiego przeglądu najważniejszych wydarzeń Dni Chemika. A ponieważ działo się naprawdę wiele, to gwarantuję, że nasz materiał będzie jak w soczewce skupiał to, co warto zapamiętać po Dniach Chemika 2018. Witam wszystkich, witam cały Płock, witam PKN Orlen, witam wszystkie zależne spółki. Jest mi bardzo miło, że jesteście tu Państwo, że uczestniczycie w tej wspaniałej zabawie. Fajnie jest zobaczyć Płock z góry. Troszkę się bałam, bo to było takie kręcące się, ale jakoś dałam radę. Miasto generalnie przyciąga zwierzęta, przyciąga drapieżniki, jest tutaj łatwiej o pokarm. Gniazdo na Orlenie było to czwarte gniazdo w Polsce po zupełnym wyginięciu populacji. Dowiedzieliśmy się na pewno dużo o historii Płocka, o ludziach, którzy tutaj brali jakiś czynny udział w tworzeniu tego miasta. Czary, ale to tak naprawdę nie były czary, tylko chemia. Bardzo dużo trenowaliśmy i uwielbiamy to, co robimy. Pasja oraz górą! Był
było nam jako jury bardzo trudno wybrać te właściwe nagrodzone, którym przede wszystkim te nagrody jeszcze bardziej pozwolą rozwinąć swoje talenty. Dużo jedzenia, jak ktoś jest głodny, to znajdzie coś dla siebie. Pogoda fantastyczna, aż za fantastyczna, więc cieszymy się, że tu jesteśmy. To tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejny program informacyjny już za tydzień. Zapraszam, polecam i do zobaczenia.